wszystkim, scenery. Radek, witam was w kolejnym odcinku z gry. Ja, czat jest ze mną. Jesteś. Jest ze mną Uzi, oczywiście. Czaj się za mną, cześć. Oczywiście. No. Jesteśmy sobie na mapce Haunted Asylum. Właśnie nie wiem, na jakiej zasadzie to będzie wyglądało. To się od 1 do 6 graczy. Mamy znaleźć klucze, żeby odpukać drzwi i uciec. Z tego co to czytałem, że w każdym pokoju są może być ukryty klucz. A ja dobra, mam nadzieję, że to jednak jest, że jakieś będzie coś chodziło nas, goniło czy coś, a nie, że to nie na zasadzie, że gracz musi być. Czeka, to jest jakaś szałka wzrostu. Właśnie mieścimy. Dobra. Raczej da. Co się ty się mieścisz, sprawdź mnie. Ja coś... Wcisnąłeś tam guzik? Który? Spodem, czy się drzwi pokazały tobie? Teraz kliknąłem. No dobra, są drzwi. Więc... O. Oh. Wow. O, latarki. Jestem podwójny. Aha, nie da się podwójny, dobra. Tylko jedną się da nosić, dobra. Wait, enter before process for time. Kick into the start on the... Gdzie mam wcisnąć start? Nie wiem właśnie. Może tutaj. Ale to jest direct. Dobra. Dobra, wystartowaliśmy. To się zaczęła. Czy ja to nie grałem? No nie grałem w to, ale podobnie strasznie. Zamknięte. Trzeba kluczyć. O Jezu, jakie dźwięki. Dobra, już coś o, się... patrz. Ej, ta mapa powinna być 18+. Nic nie widać ciekawego. Bez szczegółów, ale... Bez szczegółów. O kurde, piwnica jest. Dobra, ja idę pierwszy. Jaka, zobacz, co tu jest. W windzie nic nie zamknięta ma. Zamknięta jest. A. Ja bym się nic nie spodziewał. Jest lock. Zamknięte. Zamknięte. Serio? Trzeba gdzieś szukać klucza. Dlaczego ucichłeś? Że ja? A, no, byś musiał odsunąć od mikrofonu chyba, co to jest? Visit rooms. Office. O, kuchnia jest. O. Kupa. Dining room. Zamknięta. Dołówka też zamknięta. Kurde. Coś mi się kojarzy. Chodź na górę. No, coś mi się kojarzy ta mapa. Chyba gdzieś oglądałam u kogoś. Exam room zamknięty. O? Zamknięte. Coś się dzieje, krzesełko się pojawiło. I pentagram. Ja. Gdzie pentagram? O kurde. Ale nic nie ma. No. No to idziemy dalej. Czekaj, bo ja tu wszystkich nie sprawdziłem. W sensie te do tych sprawdziłem. Teraz następna. No dziś kurde leży klucz. A nie, piszę ci całe. Co jest to? Jumpscare! Pokażę. Wiecie, że ja mam monitor najdalej jak mogę od siebie, a i tak się przestraszyłem? No, a ja akurat, że my odwrócony bokiem byłem. O, do cholery. Wiesz, tu i tak przed oczami. O, znowu! Gdzie? Tutaj, przy szafce. No, ja tylko słyszałem dźwięk, ale... A ten dźwięk już nawet jumpscare'owy jest. No. Czekaj, może tu w szafce właśnie jest. Da się skakać? Da się skakać. Ops. Da się, ale mega nisko. Ops. No, ale co, kurde, klucza nie ma? Może tu jest. Da się otworzyć. No co to ma być? Znajdź klucz, którego nie mają? Ja. A może jakieś drzwi się otworzyły teraz przy tego jumpscare'a? Nie wiem. Ops. Ops.
Biuro przydałoby się, otworzyło by było dobre. Trzeba by widać, czy co? A tam ci powiem, klucza nie widzę nigdzie, żeby leżał. Znaczy, było napisane, że jest w każdym pokoju. No, nie będzie ten nie wiem w jakim pokoju, cholercia. A, tutaj? O kurde, tu coś jest. O. Na ladzie? Wiesz, to powiem ci, że my tam chyba powinniśmy zostać, bo ten jumpscare mógł być oznaką, że jednak gdzieś tam jest ten klucz. No dobra, idziemy do góry. Chyba, że ten jumpscare był znakiem, że trochę za daleko poszliśmy. Iść tam pierwszy, zobaczyć, że jumpscare'a nie ma. Był. Był. Słyszałem, czy nie? Słyszałem, tylko ale nie widziałem. To idę się w dół, patrzę. O, też słyszałem. Kurwa, ma. Pozamykane wszystko jest. Jakieś dźwięki. Open the door. FBI open up. Yeah. Tu nas nie było. Jezu! Tu jest jakieś dziecko! Gdzie? No tutaj dziecko biegło! To było zawsze jak... Cześć, idź wolno, nie biegaj. Wtedy to zobaczysz. Idź tam. Tam to na pewno będzie, jak tam przejdziesz. Na lewo idź. Jak szedłem na lewo, to było. Ja to jest szafek, nie da się otworzyć, jeśli pewien? No nie. Kula. No kula, co za mapa. Klucz znaleźć, klucza, którego nie ma nigdzie. Może chyba, że jakieś drzwi się otworzyły gdzieś. Nawet mi geniusze nie od początku sprawdzać. A, to jest winda. Może piwnica się otworzyła. Czy może przy posągu gdzieś leży? Nie. Dobra, ja tą grę może jednak wyciszę. Nie mogę wyciszyć, bo wtedy ciebie też wyciszę. Co? Nie, dobra, mogę zrobić tak. Powiem ci, że nie wiem. Piwnica? A piwnicę sprawdzałeś? Nie, idę do piwnicy. Zamknięto. Jak możemy zapalić drzwi? Nie. Dobra, myślałem, że muszę szarpać za klamkę, jak głupi. Jak Jehowę. No nie, no to chyba jakieś jaja se robi ktoś. Bez kidu. Jak kręci tą łapą. Ziemku? To chyba wybita jest w tym miejscu, że dobrze widzę. Ale że... Czemu tu szyby nie ma dawno, my tu... No, to jest... Czy to po prostu polega na jumpscare i tyle? No ale to nie kończony horror, czy co jest? Przy setule coś pisze o kluczu. W dupie masz setule, czy co?
O, czekaj, tu gdzie byłeś? A, już nie. Tak, tu, tu na pewno ma. No, chociażby się zmieścił. I to nie jeden. Takie wielkości? Tu może w napisach. Ja już nie wiem, szukam... Skanuję ręką? Nie, nie ma nic. W ciemku? Może zgaszę światło? No jo, po ciemku tak nic nie widzę. W łapie trzymam? No tak, przecież nie będę do góry. Nie wiem. No nie wiem, no z czemu ja muszę mieć pecha, jak chcecie na jakiś horror? To nigdy nie jest horror, tylko popierdółka. Wiem, pewnie jest jeden taki fajny, ale chciałem właśnie z większą ilością pójść osób, by minimum trzeciej osoby brakuje. Może wózkiem trzeba pojechać. O kurde. Muzyka, chociaż fajna muzyka jest, chociaż tyle dobrze. Może rówkę trzeba naprawić. Ja idę tą kartkę przeczytać jeszcze raz, bo już mi. Jakie dzieci słyszę, czy tu u ciebie? Nie, to u mnie. Jak mój język wystaje? No, bo naciskam by ten. Czy jak który się screena robiło? 12. Gatehouse, okay, nearby you short find the line on the pass of the statue. Bla. Pisze, że niby znajdę pod tym. Że dobrze zrozumiałem, to gdzieś przy statule. Podstawie. Jeżeli moja znajomość angielskiego wystarczy. No dobrze zrozumiałeś. No. Piska się gdzieś coś? Nie, no nie ma. Nie ma wskaźnika, by się zaznaczyło. Literka jakaś? Powiem ci, trochę nie wypał. No klucz do gatehouse'u, także to właśnie powinien dziś przy tytule być. Kurwa, otwieraj. Policja. Czemu mi to robi? Człowiek chce sobie spokojnie nagrać, ale nie. Po co? Znaczy no, nagrać co można, ale bez efektu. No tak. Może tu gdzieś leży, czekaj. Ej! To masz? Nie, świeci od góry. Bo ja nie mogę tak ręki wysoko dać. Bo chyba widziałem. Nie. Nie, to by się zaświecił raczej do podniesienia. Właśnie, okna. Konserwatorzy zabytko, jo? Albo inspektor budowlany przyszedł i ogląda każde ściany. No nie, no tak, mi szlak mnie trafi. Idę do góry. Ja też chcę jumpscare'a. Ja tylko raz, to był taki jeszcze pół widziałem lewym okiem. To nie, takie gołe dziecko prawie gołe. Ooo. Także nic chodzi. Chodzi, zaraz wyskoć. Boże, bo na łapie trzyma, przerzuć latarką ją w łeb obozu. Nie. Góry wisi? Nie. Co tam jest w tej sali za drzwiami? Gdzie? Co? Co? Jumpscare? O, tutaj. Tutaj biegło. O, tak o jak idzie moja latarka teraz. Jest głupie. Ja jestem odwrócony przed plecami do drzwi. Mówię, idź wolniej.
A jak do drzwi idę, to coś pokazuje, w drzwiach się pokazuje. Nie. Moment, czekaj. Tutaj ten kabel się zaplątał. To pomieszczenie wygląda dziwnie. A może światło zgasić? Open the door! Chodź na jumpscare'a. No dobra. Wolno idź. Jak będziesz się wolno w tą stronę, to powinien iść. Dobra, teraz nie było, ale tam powinien być już. No i dupa nie ma. Zawsze tu bieg. Słyszę dzieci małe. To u mnie. Nie, no to były... O, biegło, biegło przy szafce, widziałeś? O, tak obiegło jak ja teraz. Nie wiem, ja patrzę cały czas już. I to nie, może nie, może nie, kurde, nie zawsze nam się obudzi. Tylko ten klucz może, ten klucz naprawdę gdzieś się musi być. Nie, w statua. O, biegło znowu. No nie, co to ma być? Ja tylko dźwięki słyszę. A ja sobie wyciszyłem, bo to serio taki jumpscare mocny. No. Ja się tak nie bawię, ja chcę stąd znaleźć ten klucz zakichany. Ja też. No kurwa, nie ma nic. No bez kitu. Szafka się da otworzyć, nie? Co to za badziewna mapa? A dosyć dużo osób to grało. Jumpscare'owa. Tam widziałem, że było 160 osób jest online na tej mapie. Ładnie. Dlatego odpaliłem, pomyślałem, że skoro tyle osób gra, tyle osób chodzi szuka klucza jednego pierwszego chyba. No. Ja może z góry ten klucz widzi. Ale to jest głupia. Smutna. Ławka? Nie. Nie. Dobra. A, czekaj. Oj. No tak, na pewno jest ku temu kluczowi jakiś powód, żeby można było wejść na tą dziwną płytę, a na sam pomnik już nie. No. Na pewno jest jakiś easter egg tu. A gdzie jest ten zakichany klucz, to ja nie wiem. Redox, gdzie ty jest? A tu. Ja bym się ogólnie. Patrzę na poślady kamienne, może coś znajdę. To ja popatrzę z drugiej strony. Może mapka się pokaże. Bedroomsy. Nie, no to jest porażka, kurde. To co, wychodzimy? Chyba nic z tego odcinka nie będzie. Tu same jumpscare'y są tylko dźwiękowe, bo ja szczerze nic nie widziałem, raz tylko widziałem i to wszystko. Może autor po prostu... zrobił to tak, że to polega na tych jumpscare'ach. Co się z twoim głosem stało to? Nie, oddaliłem lekko mikrofon. O. Teraz powinno być lepiej. No, to nawet za głośno jest, ale dobra. Może wyjdziemy sobie z tędy, chciu. Patrzysz, otwiera drzwi bez problemu wyjścia. Nawet... Albo klucz jeszcze lepiej leżą na podłodze, bo... Nie. Wyjdzie ludziska, nic z tego nie wynikiem, bo to jest... strata czasu tylko. Niestety. Dobra, wrzucę to, bo wrzucę. Dobra, mam gdzie mam się...
Chociaż nie wiem za bardzo, co mogło się to za bardzo podobać, bo tu szczerze nic się nie wydarzyło. No ale, więc to na tyle. Pozdrawiam, Redox. Cześć. Pa.